Moskwa to stolica i zarazem największe miasto w Rosji. Liczy ponad 12,5 miliona mieszkańców. Historii tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Nie jest to także podcast historyczny. Jednak osobnik, którego historię za chwilę poznacie, niewątpliwie wpisał się krwistą czcionką w pamięć większości mieszkańców tego miejsca. Życiorys tego pozbawionego skrupułów mężczyzny nie jest szczególnie barwny. Urodził się w Moskwie. Jego matka jest pracownikiem socjalnym, ojciec pracuje natomiast jako kierowca. Kim jest on? Na pewno jedynym dzieckiem w rodzinie, co zgodnie ze stereotypowym podejściem skutkuje ponadprzeciętnym uwielbieniem ze strony rodziców. Zadbany, uwielbiany chłopiec o imieniu Władimir pomyślnie ukończył szkołę, a następnie kilka lat później jego stopy przekroczyły bramy Instytutu Stali i Stopów. Ambitny młody mężczyzna w planach miał osiągnąć wiele. Jego ambicje wybiegały daleko w przyszłość, sięgając odważnie ciepłej posady inżyniera. Jednak na drugim roku studiów stało się coś, co spowodowało, że Władimir postanowił rzucić szkołę. Jak twierdził on sam, otrzymał propozycję pracy w firmie transportowej. Zaoferowali mu tam niezłe pieniądze, które mógł wydawać na rozrywkę i prezenty dla dziewcząt, choć tak naprawdę miał już wtedy kogoś na stałe, kto skradł jego serce. Ale nie czepiajmy się szczegółów, kiedy koledzy, przyjaciele, sąsiedzi, rodzina, dosłownie każdy, kto znał Władimira Mirgoroda, widział w nim same pozytywy. Dobrze wychowany, ponadprzeciętnie rozwinięty intelektualnie, towarzyski, żartobliwy, zadbany, człowiek na poziomie. Szkoda, że nie mogli przewidzieć przyszłości i przenieść się o kilka lat w przód, na przykład do 2011 roku. Jednak nie bądźmy tacy ciekawscy, dajmy potoczyć się tej historii zgodnie z duchem czasu. Rok 2002. 25-letnia Tatiana dopiero co oswajała się z przepastnymi gabarytami miasta i pędem życia, jakie fundowało ono swoim mieszkańcom. Zapewne była to dla niej spora zmiana, biorąc pod uwagę choćby fakt przybycia z liczącego niespełna 2 miliony mieszkańców Mińska. Można chyba przypuszczać, że nie poznała w nowym miejscu jeszcze zbyt wielu znajomych i zapewne chętnie nawiązałaby relacje z bratnią duszą, która sprawiłaby, że proces asymilacji, jakiego doświadczała, przebiegałby możliwie najłagodniej. Los tak chciał, że spacerując jedną z ulic, usłyszała pewnego razu takie oto słowa skierowane pod swoim adresem od nieznajomego mężczyzny. Dlaczego jesteś smutna? Zapoznajmy się. Nazywam się Władimir. Wiesz, dzisiaj są moje urodziny. Tyle. Tyle właściwie wystarczyło, aby potwór przedarł się przez skorupę zaufania zagubionej Tatiany. Najwyraźniej dziewczyna była naprawdę samotna, gdyż na swoje nieszczęście przystała na propozycję złożoną przez atrakcyjnego, błyskotliwego mężczyznę. Proces zapoznawczy rozkwitł szybciej, niż możecie to sobie wyobrazić. Jeszcze tej samej nocy mężczyzna przekroczył próg mieszkania Tatiany, pod który zauroczona 25-latka podwiozła go własnym samochodem. Następnego dnia kobieta została odnaleziona uduszona i okradziona pod tym samym adresem. Nie minęły 2 miesiące, kiedy Władimir spotkał się w restauracji ze Swietłaną, 22-letnią tancerką o charakterystycznych orientalnych rysach. Podobnie jak w przypadku Tatiany, Swietłana również nie była rodowitą Moskiewką. Przybyła do stolicy z Omska z zamiarem odwiedzenia krewnych. Początkowo chciała pracować jako fryzjerka, lecz szybko zmieniła zdanie, kiedy jej 16-letnia kuzynka o imieniu Ira zaproponowała jej występy w miejscach rozrywki, cokolwiek to nie oznacza. Swietłana była bardzo podatna na naukę, zatem szybko przyswajała wiedzę, nauczyła się wszystkiego i zaczęła dobrze zarabiać. Część ze swoich zarobków przekazywała rodzicom. Z czasem jednak postanowiła zadbać o swoją przyszłość, zainwestować w sferę uczuciową, czego efektem było nawiązanie znajomości z dobrze postawionym mężczyzną, a będąc bardziej precyzyjnym, synem jednego z urzędników miasta. Para wynajęła mieszkanie i rozpoczęła przygotowania do najpiękniejszego dnia w swoim życiu, jakim niewątpliwie dla ich obojga był ślub.
Młoda Swietłana zdążyła także zbudować wzorowe więzi z rodzicami pana młodego. Cóż więcej potrzebne było jej do szczęścia? I czy w ogóle coś mogło zburzyć ten sielankowy nastrój? No, jak się okazało, nie tyle coś, a ktoś. Jej spotkanie w barze z Władimirem Mirgorodem zakończyło się zaakceptowaną propozycją podwózki do domu jednego z nich. Nie udało mi się ustalić, kto prowadził pojazd i kto zaproponował podwózkę. Po drodze plan trasy jednak uległ zmianie. Szybko znaleźli się na placu budowy w Chimikach pod Moskwą. Tam kobieta została zaatakowana, wykorzystana i uduszona szalikiem. Ciotka dziewczyny w późniejszych wywiadach dla prasy wyznała, że Swietłana była bardzo silną kobietą i przygotowaną na takie zdarzenia. Niełatwo było sobie z nią poradzić. Najwyraźniej musiał ją czymś oszołomić, inaczej była w stanie dać mu radę, wyznała kobieta. Kilka miesięcy po koszmarze, jaki spotkał radosną 22-latkę, w podobny sposób pozbawiono życia w pasie leśnym 20-letnią uczennicę Jekaterinę. Matka dziewczynki wszczęła alarm, kiedy ta nie zjawiła się w domu po pracy. Niestety jej córka na swojej drodze spotkała najprawdopodobniej Władimira. W kwietniu w wynajętym mieszkaniu na bulwarze Matros Zeleźniak znaleziono uduszoną 34-letnią Natalię z Nowosybirska. Do grona ofiar Władimira dołączyła także pewna żona policjanta. Między parą podczas jazdy samochodem wybuchła sprzeczka. Policjantka postanowiła wtedy, że i bez pomocy męża dotrze do miejsca i wysiadła z samochodu, rozpoczynając marsz poboczem drogi. Mąż próbował ją przekonać, żeby się nie wygłupiała i wróciła do auta. Niestety policjantka postawiła na swoim i wybrała pieszą wędrówkę. Pech chciał, bo najprawdopodobniej spotkała zabójcę na ulicy. Jej ciało odnaleziono w pobliskim parku. Pod koniec czerwca 2003 roku na ulicy 800-lecia Moskwy Mirgorod spotkał 43-letnią Moskwiankę, Lidię. Wychodząc ze sklepu, kobieta niosła torbę z alkoholem. Czy nie jest tego zbyt wiele dla samotnej damy? Zapytał Władimir. Kobieta, widząc propozycję złożoną przez atrakcyjnego młodzieńca, zaproponowała, że się podzieli. Lidia słynęła w okolicy z pasji, jaką była regularna chęć zaglądania do kieliszka. Kobieta kilkukrotnie poddawała się leczeniu, chcąc skończyć z alkoholizmem, niestety bezskutecznie. Alkohol w jej życiu zasiał tak ogromne spustoszenie, że w sądzie dobiegała właśnie końca sprawa o pozbawienie jej opieki nad swoimi dwoma synami. Jak później wyznał sam Władimir Mirgorod w rozmowie ze śledczymi, Lidia przyprowadziła go do swojego mieszkania. Tam się nią zajął. Gdy kobieta już nie żyła, do domu wrócił jej 13-letni syn Anton. Władimirowi niepotrzebny był raczej przypadkowy świadek. Dlatego powiesił Antona na wewnętrznych drzwiach, używając do tego paska od spodni. Z każdym kolejnym dniem Mirgorod stawał się coraz to bardziej nieobliczalny. Kolejną ofiarą w 2003 roku stała się 28-letnia mieszkanka Moskwy. Została pozbawiona życia na terenie ogrodu botanicznego. Ubranie kobiety było podarte, z ust wystawał knebel, a na szyi precyzyjnie zaciśnięta została pętla z liny. 3 dni później na ulicy Jabłoczkowa znaleziono kolejne zwłoki. Tym razem padło na 28-letnią Irinę Gero, będącą pracownicą Dumy Miejskiej. Duma Miejska to w Moskwie rodzaj urzędu. Jednym z największych uprawnień tego organu jest przyjęcie i kontrola wykonywania budżetu miasta. Systematyczność, z jaką działał Władimir, sprawiła, że w tak ogromnym mieście rozeszły się plotki, że na północy Moskwy grasuje maniak. Ale wtedy organy ścigania donosiły za pośrednictwem mediów, że przestępstwa nie były w żaden sposób powiązane. Nie spieszyło im się zbytnio i brakowało chyba chęci, by przyczynić się do ujęcia bezwzględnego osobnika. Aż ataki na kobiety nagle ustały. Zastanawiacie się pewnie dlaczego. Już wyjaśniam. Władimir wraz ze swoim kolegą trafił do więzienia za wykorzystanie ich wspólnej koleżanki po jednej z imprez. Kobieta o imieniu Nastia zgłosiła sprawę na policję i panowie przyjaciele wylądowali za kratami, ubrani w 6-letnie wyroki.
Śledczy zapytali pewnego razu Władimira, dlaczego oszczędził wtedy życie Nastii. Mirgorod wyjaśnił, że był w niej bezgranicznie zakochany i w planach miał z nią ślub i założenie rodziny. Latem 2010 roku antybohater naszego dzisiejszego odcinka został zwolniony z więzienia. Ale jak wszyscy skazani, musiał odbyć proces rejestracji u komendanta powiatowego. Kiedy śledczy poddali analizie zebrane odciski palców mężczyzny, szybko wyszło na jaw, że są one identyczne z tymi, które zostały pozostawione w czterech miejscach, w których odnaleziono zwłoki kobiet. Dalsze analizy naukowe dostarczyły śledczym wystarczających dowodów, aby móc oskarżyć Władimira i jednoznacznie stwierdzić, że to on odpowiedzialny jest za psychozę strachu, która wybuchła w mieście, a co za tym idzie, ponieść odpowiednią karę za pozbawienie życia tak wielu kobiet w latach 2002-2004. Kiedy pokazano mu wyniki badań DNA, Władimir westchnął i zaczął mówić. Przyznał, że od dawna chciał zostać zdemaskowany, zmęczony życiem z ciężarem na duszy. Mirgorod został oskarżony o 16 morderstw. W trakcie śledztwa maniak od razu przyznał się do 8 z nich. Śledczy przypomnieli mu resztę. Wyniki badań DNA tylko przypieczętowały wersję policji. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, a dziennikarzom nie pozwolono nawet być na sali podczas ogłaszania wyroku. Obecni byli tylko sam oskarżony, jego matka, adwokat i prokurator. Władimir Mirgorod przyznał się do winy jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Podczas procesu postanowił milczeć. W ostatnim słowie powiedział, że żałuje tego, co zrobił. Jednak nigdy nie poprosił o przebaczenie krewnych swoich ofiar. To wszystko na dziś, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.